Cześć! Witam Was po miesięcznej przerwie z budowy miasta w City Skylights. Witam z powrotem i chciałbym już dokończyć całe to miasto, choć już wiem, że zostało już niewiele czasu. W dzisiejszym odcinku będę chciał raczej zagospodarować tutaj taką wioskę, taką nad tymi jeziorami, żeby jak jest ten cały obszar po jeziorze. I do tego, żeby było też dobre połączenie, no to wykorzystam jeszcze do tego kolej. No to już zaczynam tak... Zaczynam już w ogóle od tej kolei, a tu jest pociąg. Jak wcześniej wspomniałem, tutaj mam poradzącą linię... linię kolejową i ona przez dłuższy czas jest niewykorzystywana, więc to jest też idealny moment, żeby tutaj tak ten pociąg poprowadzić, więc teraz sobie podniosę, już jest podniesione i jak na razie to tak zostawię. Dobrze, teraz zróbmy drogi. Drogi raczej będą takie proste, dobrze, będą raczej takie proste dwupasmowe. Zostawmy najpierw tutaj jeden odcinek. Teraz wracam do tych pociągów. Zobaczmy, jaki to zrobić. Co to jest nienaziemne? Taka klasyczna stacja kolejowa. Czy może raczej powinno się wziąć z pakietu twórców i myśleć na te chwile. Nie takie szklane. Nie takie. Bo można byłoby zrobić tak. Naziemną stację z wysłą koleją, ale już taki przystanek jest. Albo naziemną stację z obejściem. Dobrze, postawię to taką stację z obejściem, bo chyba w mieście nigdzie nie ma takiej podobnej. To są przez stacje towarowe. Nie jestem pewien, czy to będzie... Powiem tak, ja sam na przykład nie jestem pewien, czy to będzie przypadkiem ostatni. A może... Może... Raczej, żeby przedostatni być może odcinek z City Skylights, jeśli chodzi o ten sezon. Bo już chciałem skończyć budować to miasto i zrobić jakieś małe podsumowanie. Wow, tu jest takie nachylenie, dobrze, więc... Tutaj też sobie nie pomyślałem, żeby sprawdzić najpierw ukształtowania. Widać, że takie nachylenie jest. No to najpierw... Ej, to niech to chciałem. Wyrównywanie. Najpierw wyrównajmy tutaj. Łagodzenie tutaj. Dobrze, teraz już wracamy do tego pociągu. Poprowadźmy tutaj kolej. Tędy. Dobrze. Tutaj zrobimy jeszcze jakieś. O. Dobra, jeszcze coś się zrobi i... Mam nadzieję, że to idzie... O. Dobrze. Tak niech to będzie. Już mam zrobione takie połączenie. Okej, więc jak już skoro mam tutaj... Chyba będę musiał zmienić wzgórze. Kontrola będzie trzeba zrobić. Wyłączam to. Dobrze. Poprowadźmy dalej i... Jeszcze tutaj zrobimy zmianę z wyrównywaniem, bo teraz troszkę... Jak już to zrobiłem, no to już to zajmiemy się tym. No to już raczej to już jest skończone. Dobrze. Teraz zrobimy kilka krętych dróg, bo mi się zdaje, że będzie fajnie to wyglądało, bo tutaj będą raczej nie proste, a takie bardziej kręte drogi. No to chwila, gdzie to jest to wyrównienie? To? Zasoby... Połączenie... Jeszcze raz muszę... A, tu jest! A!
chciałem zobaczyć ukształtowanie powierzchni, żeby zresztą, nie wiem, może bardziej taką ciekawszą. Zapomniałem, to jest zbiornik. Nie, tak to nie można zrobić. Dobra, dalej już poprowadźmy. Jeszcze zrobię tutaj. Tu może taką górę, to może się jak na razie nie. Mam nadzieję, że tutaj będzie taka bardziej taka kręta. Bo to miała być taka jakaś duża wioska. To będzie taka... taka, chciałem powiedzieć, że taka prosta. Z jakąś drogą będzie trzeba chyba to zrobić. Dobrze. No to już wiem, gdzieś skąd będzie poprowadzona. Dokładnie stąd. I zrobimy tutaj taką... O, tu jest właśnie ta autostrada. Z tej autostrady się zrobi. Poprowadzi się stąd, tutaj. I teraz się to połączyć. Dobrze. Już jest tak połączone względem ruchem autostradowym, więc teraz wracamy do naszych dróg. Dobra, to zrobię taką prostą, ale to nie szkodzi, bo i tak będzie trzeba. Tu już mi się tunel robi. Dobrze, tu się zrobi. Strefy raczej rolniczej tutaj nie będzie robiona, bo to będzie taka zwyczajna dzielnica mieszkalna. Dobrze, jeszcze, żeby było jeszcze takie szybsze dojście. Nie wiem, jeszcze być może stąd się zrobi. Jeszcze raz wrócę do tego ukształtowania, bo no bardzo tu już są takie wysokie różnice wysokości. Tego chciałam unikać, ale dobrze. Jak już to tak jest, to niech tak będzie. Gdzie jeszcze można by było? Czasami to tak śmiesznie, że jak nic za bardzo nie ruszyłem, a tutaj już mi cały czas mi chodzi takie inaczna zabawa. Dobrze. Nie chcę powiedzieć, jeszcze gdzieś tutaj tak to rozbudować? Nie. Przy tym obszarze to nie. No to jest teraz wyznaczmy tutejszy obszar, żeby to była jakaś oznaczona dzielnica. O, dobrze. Park Zaspa. Nie wiem, może zostawię tą nazwę Zaspę. Dobra, ale najpierw to zajmiemy się, nie wiem. Mieszkania to nie, ale... Mieszkania nie, bo tutaj jak zrobimy styl, to nie wiem. Niedomyślny, bo już bym wolał, żeby to były europejskie przedmieścia, bo chcę, żeby tutaj absolutnie dominowała niska zabudowa. No to najpierw wyznaczmy tutaj kilka domków. Dobrze, no jeszcze tutaj poprowadźmy trochę więcej tej wody. Jeszcze tutaj trzeba doprowadzić te ulice do tych mieszkańców.
do tego obszaru. Teraz dotąd. Zależy z tego, że to jest taka rzeka, no to można byłoby... Dobrze. Najpierw rzecz, którą chciałbym zrobić, to to, żeby... pomyślmy, gdzieś chciałbym najpierw ustawić oczyszczalnię. Bo chcę, żeby najpierw tutaj postawiła się... Najpierw postawiłbym tutaj oczyszczalnię, bo myślę sobie, że będzie to o wiele lepiej, gdyby tutaj się mieszkańcy raczej mieli czystą wodę. I żeby pobierać, bo chciałbym, żeby z tych zbiorników, raczej z tego jeziora pobierać, więc... Wolę, żeby tutaj nie wpadały jakieś ścieki. No i jeszcze... No. No i punkt poboru wody już jest. Wracam z rurą. Dobrze. Już ta rura może, bo się mieć ojciec energii. To co najwyżej nie wiem. Nie, wiatraki zostawiam, bo tutaj za bardzo nie mam takiego dobrego ujęcia. Nawet jeśli chodzi o siłę wiatru, więc to tak zostawię. Po prostu odprowadzę się z tego miasta. No i jeszcze jedna kwestia. Linia kolejowa, bo skoro tu już mam zrobienie połączenie kolejowe, no to niech stąd. Chciałbym, żeby była poprowadzona już ta linia kolejowa, więc teraz tutaj i do ostatniej linii. Dobrze. Tu niech przechodzi i kończy się tutaj. No i mieszkańcy zadowoleni, bo już mają połączenie kolejowe. Dobrze, teraz poprowadźmy tutaj, nie wiem, z dłuższych torów się poprowadzi jak na razie słup na, wysokiego napięcia. Ja się trochę cieszę, że wkrótce wyjdzie, że zostało się niewiele czasu do City Skylines 2, bo chciałbym, bo ja powiem wprost, ja chcę na przykład nagrywać ze City Skylines 2 i na pewno zaraz po premierze, że to się zrobi. I powiem tak, jak zakończę już ten cały pierwszy sezon, który jak nie patrzeć, no trochę trwa, a za bardzo nic nie zrobię. Nie, coś tam robiłem, ale strasznie długo to ten czas trwał, więc chciałbym, żeby to już w końcu się skończyło. Więc jak to w końcu skończę, no to... Później może se, no to później zrobię jeszcze szybko, będę starał się co najmniej zrobić szybko drugi sezon. Dobra, tu zrobimy małą strefę przemysłową, bo widać, że jest małe zapotrzebowanie. Oddzieli się to jeszcze jakimiś usługami. Dobra, jeszcze tutaj się zrobi jakieś jeszcze mieszkania. Można byłoby jeszcze... Pomyślmy, bo można byłoby jeszcze tą linię kolejową poprowadzić aż do końca, ale... To jest taka może raczej zamknięta do końca, tak zrobiona linia. Dobrze, teraz jeszcze... Dobrze, jeszcze tutaj oznaczę, gdzie mają być mieszkania. A zaraz potem zajmiemy się jeszcze tam takimi usługami raczej publicznymi. Bo tutaj raczej jest obszar, w dużym sobie to będzie taka strefa mieszkalna. Bo teraz można powiedzieć, że to jest taka, jest taka już zamknięta, na takim bardziej obszarze po jeziorze. Ale taka dzielnica już raczej dla takich bardzo zamożnych mieszkańców, którzy po prostu z tego dużego miasta uciekają na przedmieścia. Tak można byłoby nazwać tą dzielnicę, a raczej tą całą osadę, a raczej osiedle. Że mieszkańcy uciekają bezpośrednio
z centrum i osiedlają się tutaj. Dobra, poprowadźmy chwilę, bo teraz sobie wymyśliłem, że wiesz, tutaj można było postać jeszcze na centrum recyklingowe, więc już mam chociaż jeszcze z tym rozwiązanie. Chwila, bo ten dobra, teraz poprowadź, dobra, jeszcze raz poprowadźmy, połączmy to. Jest. Zasilanie jest. Miasto się rozwija. Dobrze. Służba zdrowia. Tu się zrobi... O! Tu się zrobi klinikę. Wychodzi na to, że będzie trzeba sobie zrobić jeszcze jedną klinikę. Zrobi się tutaj, drugą. I ona będzie trochę dalej oddalona. O, raczej nie, dobra, ją się przestawi, żeby tutaj mieli dostęp. Ona powiem, bo już... Dobra, teraz też powinno być problem... Nie powinno być problem z wodą. Oni... A ja, już. Zaczyna... Już jest pobierana woda, więc wszystko załatwione. Pomyślmy, co jeszcze tutaj można byłoby zrobić, bo... Już tu jest kwestia zrobiona, więc... Trzeba zrobić tam cmentarz. Dobra, tu się postawi cmentarz. Że mają taką własną nekropolię. Centrum Zdrowia Dziecka. Niech się tutaj zrobią taki pierwszy, zrobi się tutaj. I jeszcze... Zrobi się jeszcze drugi. Zakład nad, opieki nad seniorami. Dobra, tu się postawi przy cmentarzu. Teraz może dla mieszkańców zrobią jakąś saunę. Bo czemu by nie? Chociaż żeby odpoczęli w saunie. Bo to i tak będzie raczej mieszkania dla bogatych, więc lepiej żeby mieli tutaj w miarę dobre usługi. O, jogurt jogi. Będą oni tutaj w taką modę jogi. Joga, ja tu jak na razie tutaj mają jeden ogród jogi. A jeszcze tu zrobimy też ogród jogi. I jeszcze tu. W porządku. Dobrze, teraz może jakieś szkoła, bo tutaj może warto by byłaby tutaj, nie wiem. Jakaś podstawówka by była, by tutaj byli, żeby tutaj chociaż ci mieszkańcy mieli chociaż w miarę wykształcone dzieci. Wie się, podrobi się podstawówki. Czyli być może jeszcze taką małą, zabytkową bibliotekę. Tu się zrobi. Dobra, ja przyspieszę czas. Teraz myślę coś o parkach i palacach. Dobrze. Dobra, z tego, że... Tak, raczej tutaj nie zrobię czegoś takiego, ale... Pomyślmy.
park dla psów, niech sobie niech swoje mięso wyprowadzają na spacer. Niedźwiedź. Ujojunio, to chyba jest mistrz jogi. I chyba jak patrzę, chyba znalazł już miejsce, gdzie może wyżerać. No, tu jeszcze, teraz zróbmy tu małą strefę na usługi. Wow, tutaj szybko się rozwijają się usługi, bo... dobrze. Tutaj się postawi. No, jeszcze tutaj koło tego dworca, żeby mieszkańcy mieli w miarę blisko usługi. Ja na przykład bardzo ja jestem trochę zdziwiony, że tak, przez prawie cały miesiąc praktycznie nic nie wrzucałem. Kilka tysięcy, kilka wyświetleń się wyświetliło, a jedyna rzecz jaka było to tak, chyba kilka subskrypcji wzrosło i tylko chyba jedna subskrypcja tam spadła, więc raczej nie widzę takiego dużego wzrostu. O, pasażerowie. Jak na razie to chyba mało osób podróżuje. Ale to pewnie się trochę się zmieni. Trzeba pamiętać, że jeszcze... Ciekawe ile z tego korzystają. 42... tysiące. A z tego to chociaż 300. Tutaj brak wysokiej liczby pracowników. Już narzekałem, bo oni się tutaj wybudowali, a oni narzekają, że nie mają niczego. A co mogę powiedzieć, skoro tutaj nie ma nigdzie... za bardzo mieszkańców, bo wszyscy mieszkańcy nadal się wprowadzają. Zanim to wszystko się zaludni, to nie wiem, może jeszcze na chwilę wrócę jeszcze do tego obszaru, bo... tutaj powinno się chyba lepiej zrobić się ten koniec. A mi się jeszcze przypomniało, że tutaj też miała być poprowadzona droga krajowa, więc... a raczej taka autostrada, więc... dobrze. Widać, że trochę zapomniałem, że też stąd miała być poprowadzona. Chwila. Widać, że pierwsza lepsza droga i... mimo, że taka sama, to one widać, że są różnice. Są mi to widoczne. Dobrze, tak mniej więcej przychodzi, to miałoby mniej więcej trzeba by jeszcze... kąt się trochę nie zgadza też dla mnie, ale... dobra, już kąt raczej powinno być wszystko w porządku. Taki mniej więcej będzie ruch. I będą musi... jak ktoś by chciał jechać do miasta, to albo będziemy musiał jechać stąd, albo będziemy musiał jechać dotąd. No, nikt przecież nie mówił, że będzie łatwo.
Dobrze, jak już to już mam zrobione, no to teraz trzeba by jeszcze zrobić, zakończyć ten obszar. Taki można powiedzieć, dobrze, taki będzie to koniec. Dobrze, tak na razie zrobimy to w ten sposób. Wybaczcie, że trochę mało mówię, ale trochę się zastanawiam, co powiedzieć. Powiem tak, jak tutaj praktycznie już cała ta koniec jest zrobiona, no to myślę sobie, że może sobie jeszcze chociaż jeszcze ten mały fragment zrobię, bo chwilę jeszcze mam czas. Zanim wszystko wrzucę. Dobrze. Dobra, tutaj może zrobimy takie jeszcze bardziej kręte drogi. Żeby one trochę się łączyły się pod takim kątem. O, to teraz to fajnie wygląda. A tutaj zrobi się jeszcze taką może małą jeszcze strefę przemysłową. Tutaj nieźle te samochody cały czas wariują. Dobra, tutaj jeszcze poprowadzimy wodę. Zapomniałem trochę, że tutaj jak to w początku zrobiłem. No to już wracam. Jeszcze tu się wyprowadzi. Tu. Jeszcze połączymy tu. Cały czas ja uwielbiam, na przykład jak te całe niebo hasło połączy. Te dźwięki na przykład w szczególności jeszcze się od tego łączenia. A wiem, że też będzie w nowszym Sitka, bo będzie chyba bardzo podobne będą. I tak bardzo i też trochę jestem zaciekawiony, jak teraz wyjdzie na tej City Skylines 2. Bo ma się zapowiadać to ciekawie. Dobra, jeszcze tutaj taką zrobimy się strefę i... Dobra. A tutaj, jeżeli chodzi o co takiego tu jest wyznaczone, no to tu będzie strefa taka przemysłowa. Może się robił takie Industry, żeby była taka strefa przemysłowa. Mała, ale żeby była. Teraz to wyznaczmy sobie tutaj jakieś... Tu się zrobię taką większą strefę usługową. Wiesz, że cały czas mi rosną zapotrzebowanie na usługi, więc chodzę, żeby usługi były tutaj postawione. I żeby było jak na razie jeszcze tutaj postawione i... Dobrze. A ja chciałem te usługi tutaj jeszcze postawić po tej drodze. Dobra. Jest.
Teraz poprowadźmy tutaj jeszcze więcej tych takich prostych dróg. Ale nie, raczej nie chodziło mi o dróg, a chodziło mi o domy. Domy. Chodziło mi wtedy o domy. Dobrze. Już powoli mi się to wszystko się robi. Ale już jest, prawie wszystko już jest namalowane. No. To co dla tej dzielnicy jest już zrobione, jest zostało zrobione. Wow. Choć jeszcze cały czas jeszcze niby ta okolica, ale czy sens ją zagospodarowywać, to raczej pomyślmy. Mi się zdaje, że już powoli to nie. Może jakieś puste, lepiej żeby były jakieś puste może miejsca. Lepiej żeby były, więc skoro jak na razie mi teraz musi trochę dużo czasu minąć, żeby to się zaludniło, więc nie wiem, jeszcze jakieś, nie wiem, paki postawi się. Dobra. Tu się postawi taki duży plac zabaw. I jeszcze tu się postawi. Nie wiem, może tu też się zrobi taki plac zabaw. Bo jak na razie zrobiono park dla mięsa. Dobrze, ogród japoński. O, tu się zrobi jeszcze ogród japoński. Bo przecież trzeba gdzieś w takim ogrodzie postawić medium spirytystyczne. Dobra, ogród tropikalny. No niech trochę mieszkańcy poczują tropiki. Tu się jeszcze zrobi japoński ogród. Dobrze. Teraz to może zrobimy się, trochę pobawię się ścieżkami, bo żeby było takie, nie wiem, jakieś ciekawe, kręte, trochę żwirowe drogi. Oni to już od razu proszą, żeby zrobić taką drogę. Dobrze, jak na razie to zostawię tak jak chcą, to niech tak mają. O, już. Jeszcze, dobra, wracam do tych ścieżek i... jak na razie ścieżki się tu zrobi. Niech mi się tego wyłączą się te linie pomocnicze. Bo strasznie utrudniają. I tak tutaj raczej się to tak... O! Się tak jeszcze zrobi i... wracamy tak. No już o wiele lepiej. Niech mi jeszcze ludzie tutaj będą... żeby mieszkańcy mieli w miarę, mieli krótsze drogi do chodzenia.
Jak na razie to są ścieżki takie gruntowe, żwirowe. Niechaj będą takie wydeptane, żeby mi tutaj mieszkańcy raczej nie przychodzili jakieś tam niby jakieś duże kilometry mi wchodzili tylko po to, aby... O! Tak to mi się ładnie zrobiła droga. No, to też trzeba by takie ładne wyrównywania jeszcze. Tu taki spokój. Jeszcze się tutaj zrobi. Tutaj taką ścieżkę i... Żeby jeszcze to testy połączyć. Tu... Ale zróbmy takie... Takie proste ściereczki i teraz zróbmy to z tym. Dobrze, może warto byłoby jeszcze mniej więcej stamtąd. Dobra, koszty tej strefy przemysłowej, ale mi się zdaje, że jest o wiele bardziej to słuszne, żeby to poświęcić. I żeby może tak jeszcze przed jeszcze teraz dojście. Dobrze. Mieszkańcy będą z tego raczej wszystko zadowoleni. No to teraz zróbmy sobie teraz coś takiego. Pomyślmy. Mi się zdaje, że już to teren może warto byłoby zalesić. I zaleśmy to, pomyślmy. Te, jakie to są drzewa? Żeby takie postawić drzewa. No, bo mi się zdaje, że takie łyse pola to może będzie ich mniej, ale już wolę, żeby tutaj było więcej tych drzew. Tu się posiedzi. Wiele blisko tej drogi. Teraz te weźmiemy, jeszcze te dęby chyba to są. Teoretycznie. Zmieniono tylko drzewo, a tu kwestia jeszcze jest duża. Zmienić drzewo, a tutaj dosłownie zmienia się całkowity urok dosłownie tej okolicy. Trochę zalesiono, wiem, że moc pędzla powinna być trochę mniejsza, ale... może jeszcze, nie wiem... Jak jeszcze sobie weźmie się, nie wiem... Duże krzewy... I żeby tutaj było w miarę... takie krzewiska zrobić tutaj jeszcze wzdłuż tego... No... I jeszcze wzdłuż tego... Żeby wzdłuż tego góry były takie krzewiska... Jeszcze koło tego... No, tutaj teraz zalesimy ten cały obszar, bo mi się zdaje, że jak na razie to można byłoby zrobić. Można powiedzieć, że takie zasadzanie, takie dzikie krzewy, niech sobie rosną. No, i jeszcze tutaj. I tak cała okolica nie będzie tak zalesiana. Tutaj zostawię. Tutaj może trochę też te krzewy. Tu też. I tu też. Tu zostawię takie pola. Nie, może w okolicach lotniska takie krzewy się postawi. A raczej nie. Nie. Odpada. Trzeba by taką zmniejszyć moc pędzla. Nie wiem, co najwyżej przy pasie startowym to może tak, ale nie na przykład na tych betonach.
to odpada. No i proszę bardzo. Jeszcze tutaj. Te lotnisko świetnie teraz wygląda. Obsługuje. Jak to było? No już ponad 30 tysięcy pasażerów obsługuje. A! Niby hasło, że nie obsługuje, a tu jakimś cudem na tym lotnisku jest 5 pasażerów. No nieźle. Problem z nagromadzeniem śmieci. Tu już wszystko robiłem, by lotnisko to dobrze funkcjonowało. No jakie olbrzymie ruchy ludzi. Dobra, że tutaj zrobiłem to chyba tramwaj. No, świetnie to zrobione. Dobrze. Widzę, że już praktycznie mi około... Już minęło ponad 40 minut. Teraz pomyślmy, czy teraz praktycznie to kończyć. A ja wiem, że powinno się to koniec serii, bo... Teraz się zastanawiam, co teraz warto byłoby zrobić. Bo teraz chyba warto byłoby chyba trochę poczekać. Nie, powiedzcie co, powinienem teraz tak poczekać, jak to się wszystko zabuduje. I wtedy to już będzie taki koniec końców taki odcinek. I mi się zdaje, że nie wiem, tę całą mapę udostępnię i przekażę ją na przykład Bluenixowi. Bo chciałbym, żeby na przykład Bluenix tą mapę na przykład, nie wiem, chciałbym, żeby, nie wiem, że jak coś ciekawego chciałby Bluenix, żeby to nie było pogromca korków, to żeby po prostu niech on oceni na przykład, nie wiem, mapę na przykład wysyłane przez widzów. To byłoby bardzo ciekawe rozwiązanie. I ocenić po prostu mapy. Po prostu ocenić mapy, czy mapy fajnie zrobione mapa i jak zrobić, nie wiem, jakieś parametry. Ojejeniu, tutaj widać, że jest problem. Tu można byłoby co zrobić. No, zakład opieki nad seniorami postawić i już wszystko rozwiązane. No. Jeszcze mało krematorów się tu postawi. Dobrze. Tutaj zrobiłem taką strefę przemysłową. Ciekawe, czy tutaj będą chcieli wbudować. Coś z tymi tu jest niezle zrobione. To jest chyba jakiś glitch. Znikające pojazdy. Ojejeniu, coś chyba było. Chyba było zwycięstwo. Dobra, już tak prawie 45 minut dochodzi. Dobra, więc co zrobię? Dobra. A więc powiem tak. Jakby to powiedzieć? Dobra. Otóż to wszystko z dzisiejszego odcinka. Można powiedzieć, że to jest praktycznie już ukończenie całego miasta. To jest już takie pożegnanie ze serią, tym pierwszym sezonem. Wkrótce będę chciał zrobić kolejne miasto, więc nie martwcie się. Chciałbym, aby ten drugi sezon... No, miałbym już inny pomysł do drugiego sezonu. Chciałbym, aby wyszło kolejne miasto. Więc powiem tylko tyle. To wszystko ode mnie. Do zobaczenia następnym razem. No i cześć! Bye!